Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. No to rozpoczynamy dzisiejszy temat dla reportera. Bartosz Skopiński, Leszek Wspaniały, witamy. Dzień dobry, witamy i zapraszamy przed weekendem, przy piąteczku. Już powoli niektórzy myślą o weekendzie, choć jeszcze troszkę godzin zostało do tak zwanego fajrantu, a niespełna już 30 minut tematu dla reportera do waszej dyspozycji. Oczywiście, drodzy słuchacze, 726 114 114, ten numer telefonu jest do waszej dyspozycji i czekamy. I na jest telefon. Właśnie, szybciutko dzisiaj. Proszę bardzo. Dzień dobry, witamy, słuchamy. Dzień dobry, witam. Ja chciałam zgłosić tylko o sklepie, czy mogę? A sklepie? Co dotyczy sklepu? To powiem, sklep Biedronka na Głowackiego bodajże, bo ja mieszkam na Armii Krajowej i bardzo często korzystam z tego sklepu. Tylko ostatnio jestem bardzo niezadowolona z tego, że kolejki są kilometrowe, a nikt nie może podejść bez kolejki. Taka staruszka jak ja po 80 lat, nawet matka z dzieckiem malutkim na ręku, nikt nie może podejść bez kolejki i wcześniej się załatwić. A stać w takiej kilometrowej kolejce naprawdę jest ciężko. A czy zwracała pani może uwagę kierownictwu sklepu? Nie zwracałam, bo to na pewno nic nie da. Ach, nic teraz nie da. Tutaj apel do klientów, którzy widzą starsze osoby, czy matki z dziećmi, czy kobiety w ciąży, no to po prostu przepuśćmy w takich przypadkach. Bądźmy uprzejmi dla siebie. Nie każdy może odstać w kolejce te 5 czy 10 minut z zakupami w koszyku. Tak więc tu taki apel. Bądźmy życzliwi, wyrozumiali dla osób starszych, tak jak w przypadku naszej słuchaczki, ale też dla kobiet w ciąży, czy osób, które mają jakieś trudności, na przykład z poruszaniem się, czy w ustaniem w kolejce. Bardzo dziękujemy za ten telefon i zdrowia oczywiście życzymy. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia. Taki apel właśnie do tych, którzy mogą stać w kolejce, to niech sobie postoją, ale jak widzimy osobę starszą, przepuśćmy do przodu, niech się skasuje i idzie dalej. Mamy telefon kolejny. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy. Kłaniam się. Chciałbym, aby państwo redaktorzy, ja dzwonię z Lubina, zapytali się pana, który odpowiada za to nowe oświetlenie w Urzędzie Miasta. Nie pamiętam nazwiska, zresztą nie chcę przekręcić. Kiedy ma zamiar uruchomić dwie lampy na ulicy Mickiewicza pomiędzy sklepem z Połem, a budynkiem 49 i... takie dwa pawiloniki tam stoją. Jest tam ciemno, to jest taki skwerek, przy którym się lubi tam młodzież zgromadzić czy inne rzeczy. Wszędzie oświetlenie działa, a te lampy coś wcięło. Podobno jakieś słupy już są, instalacja jest położona, a oświetlenia jak nie było, tak nie ma. I to tyle. Dziękuję. Pięknie, miłego weekendu. Dziękujemy bardzo. Życia. Wzajemnie dobrego weekendu. Czyli mamy zgłoszenie z Lubina oczywiście. Zapisaliśmy. Tak jak domyślacie się i to, o czym często powtarzamy, dzwonicie z całego Zagłębia Miedziowego, a jak jesteśmy już przy słowie Zagłębie, no to dzisiaj to będzie w godzinach późno-popołudniowych bądź wieczornych, jakby tego nie nazwać, królować w Lubinie. O tym za chwileczkę, bo mamy kolejnego słuchacza na linii. Dzień dobry, witamy. Słuchamy, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę opowiadać. Dzień dobry, dzwonię z Głogowa w takiej sprawie. Jestem mieszkanką Głogowa i chodząc po Głogowie zwróciliśmy uwagę, Głogów już w większości to już też ludzie starsi, nie ma w ogóle w mieście ławek, żeby na chwilę odpocząć, robiąc zakupy, przystanąć, odpocząć i iść dalej. I teraz jeszcze druga sprawa. Bardzo dużo jest suchych drzew, które stoją tuż przy ulicy, zagrażając samochodom i ludziom. A gdzie pani zaobserwowała takie suche drzewa? I brak ławek. Na osiedlu Kopernik, tutaj mieszkamy i tutaj w najbliższej okolicy rynku
przy kościele na Koperniku, idąc w ogóle ulicami, obserwuje się dużo dużych drzew i dużo gałęzi suchych, dużych gałęzi na drzewach. Mhm. I powinno to tutaj miasto przejechać się, zobaczyć, zaobserwować i dać to do wycinki. A z tymi ławkami, proszę powiedzieć? Jakieś przykładowe miejsca, gdzie brakuje ławek? To znaczy tak, idąc Wojska Polskiego, tutaj aż od Brzostowa były kiedyś ławki po przeciwnej stronie, po jakimś wykopach, które były robione przy instalacjach ciepłowniczych, te ławki zlikwidowano. No właściwie idąc na Kopernik również, chodząc po Koperniku, przy tych głównych ulicach nie ma w ogóle ławek. Żeby po prostu na chwilkę odpocząć, poustawić zakupy. Tak jest praktycznie prawie w całym mieście, oprócz centrum, gdzie tam w Alejach Wolności chyba są, no tam rzadko chodzimy, ale tutaj w najbliższej okolicy chodzimy głównie o osiedle Kopernik. Dobrze. No to sobie notujemy. W takim razie będziemy pytać, czy jest jakaś możliwość postawienia większej ilości ławeczek? Tak jest, tak, mamy zanotowane. Dziękuję bardzo. Tak, a jeszcze mam trzecią sprawę. Słuchamy. No to słuchamy. Jeśli można. No to jest już nie do załatwienia, bo to już za późno, ale na przyszłość. Chodniki są podzielone na pasy dla pieszych i dla rowerów. Tak. I mamy pieska, też i osoby, które są z wózkiem, trzymają dziecko za rękę. Idzie się pasem tuż przy jezdni, bo tak jest zrobiony pas dla pieszych, natomiast dla rowerów jest od środka, gdzie jest zieleń w głębi, gdzie może pies się załatwić, gdzie może z dzieckiem można przystanąć. Natomiast piesi są zepchnięci tuż przy jezdni, albo przy wąskim pasie zieleni, albo prawie wcale przy zieleni. Ale to już jest tak przyszłościowo, bo te chodniki są już zrobione, ale wszystkie nowe chodniki, to czerwono-szare, prawda, czerwony kolor to jest dla rowerów, są od strony środkowej. No nie, a dla pieszych przyjezdni. Nie zawsze tak jest. Ale w Głogowie tak jest. No właśnie, nie mogę się z panią zgodzić, że wszędzie tak jest, bo jeżdżę rowerem bardzo dużo i bardzo często to właśnie rowerzysta jest od strony ulicy. A jak jest jeszcze przystanek... Ale w którym miejscu, proszę mi na przykład Kazimierza Sprawiedliwego, a na przykład Kazimierza Wielkiego. A, proszę pana, to jest nowe osiedle, to jest mówi pan o Piastowie. To nie jest nowe osiedle, to jest bardzo stare osiedle, to jest Piastów Hutnik 2. Ale ja Piastowa nie znam. Mm-hmm. Ja Piastowa nie znam, mówię o osiedlu Kopernik. No to teraz mamy sprostowanie, bo nie może pani powiedzieć, że w całym Głogowie, tylko na osiedlu Kopernik. No to... Tak, no to tutaj w tych okolicach, gdzie po prostu ja mieszkam. Osiedle Kopernik i idąc do Śródmieścia też tak jest. Dobrze, to tu mamy akurat zanotowane, że to jest osiedle Kopernik i sobie to wynotowaliśmy. To jest przyszłościowo, bo tego się już nie zmieni, prawda? Ale ktoś, kto projektuje coś takiego, powinien jednak mimo wszystko przemyśleć. Chodzi o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Jak najbardziej, rozumiemy. I to wszystko z mojej strony. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Widzisz, uczą się na błędach, bo Piastów nowe osiedle i tam już normalnie robią. Tak? Tak, no ja w większości widzę przypadków, że jednak rowerzysta jest od strony jezdni, a jeżeli jest jeszcze na dodatek na przykład, powiedzmy, przystanek, to wtedy jest tak, żeby rowerzysta nie przejeżdżał przy jezdni, żeby pieszy mógł dojść spokojnie na autobus i tam czekać, a rowerzysta mógł sobie za nimi przejechać. W ten sposób. Tak, to jest rozwiązane bardzo często, natomiast nie mówię, że wszędzie. Owszem, zgadzam się z naszą słuchaczką, że zdarzają się również takie miejsca, gdzie rowerzysta jedzie faktycznie wewnętrzną stroną, a na zewnętrzną wypchani są piesi. Bardzo dziękujemy za ten obszerny telefon. Wyczerpujący. Tak, trzy tematy zanotowane, ławeczki, drzewa i na przyszłość ścieżki rowerowe. Tak. Długo nie musicie czekać i wyglądać w przyszłość, bo to już dzisiaj wieczorem. Piknik z Zagłębiem Lubin rusza o godzinie 18 w letniej strefie pubu Euforia w Lubinie przy Kopernika 11. Tam zanim będzie ta wisienka na torcie, czyli prezentacja pierwszego zespołu KGHM Zagłębia Lubin na nieco ponad tydzień przed inauguracją nowego sezonu w PKO BP Ekstraklasie, przygotowano strefy pikniku, animacji sportowe, artystyczne i ergol.com, gdzie
grę wygrać będzie można atrakcyjne nagrody. Zapraszają organizatorzy całe rodziny, najmłodszych, dorosłych. Naprawdę będzie wiele ciekawych atrakcji przygotowanych, no ale oczywiście ci, którzy nie mogą się już doczekać piłkarskiego sezonu, będą chcieli zobaczyć piłkarzy KGHM Zagłębia w nowych meczowych strojach, w których będą zawodnicy występować podczas nowego sezonu. I to właśnie o 19.30 wystartuje dzisiaj na niemal finał pikniku z Zagłębiem, bowiem po prezentacji jeszcze od 20.30 zabawa z DJ-ami, tak więc zapraszamy serdecznie. Przypomnę, Lubin, Kopernika 11, czyli letnia strefa pubu Euforia. Tam dziś piknik z Zagłębiem połączony z prezentacją pierwszego zespołu. Będzie się działo i będzie się działo. Zresztą o czym słyszeliście też w serwisie po godzinie 9 Emilii Wojciechowskiej, bo Marcin Magda się wypowiadał w tej sprawie, bo rozumiem, że trykoty to koszulki. Tak jest. Dobrze, no to wszystko wiemy w takim razie. Także jeżeli ktoś chciałby, to polecamy, zapraszamy. Więcej szczegółów jak zawsze na naszym portalu miedziowe.pl. Tam również zapraszamy i odsyłamy do zakładek między innymi nie przegapić co, gdzie, kiedy, bo może ktoś będzie chciał zaplanować sobie ten weekend, który nadchodzi wielkimi krokami, a wręcz puka do naszych drzwi, bo mamy piątek, ale teraz odbierzmy telefon. Halo, dzień dobry, witamy. No, proszę ściszyć radio. Dzień dobry. Tak, słuchamy. Ja chciałam zgłosić z Głogowa na Śniadeckich. Nie mamy ławek na podwórku. Śniadeckich ile? Jaki numer? 13. 13. Śniadeckich 13 brak ławek, 13, tak? 13, dobrze, zanotowane tam. Dziękujemy ślicznie. Tam zawsze dość sporo ławek było, to dziwię się, widać, usunęli te ławki. Znasz teren, rozumiem? Tak, no, podwórko z dzieciństwa, jedno z wielu podwórek z dzieciństwa. Jak się ma babcie rozlokowane i dziadków po całym Głogowie, to tak jest później, wiesz? Potem chodzisz i patrzysz, gdzie są ławki. Tak, i później pamiętasz i wspominasz mile niektóre ulice. Dlatego Śniadeckich 13, dobrze, 13, 16... I tak dalej. Przy 13 to bliżej już SP7. W takim razie mamy zanotowane. Bardzo dziękujemy. Wydaje mi się, że tam ławki były, ale jak może słuchaczka dzwoni, no to właśnie, może były. Były, ale się zmyły. Może coś tam robili i w pewnym momencie zniknęły i nie wróciły na miejsce, tak jak być powinno. Ale to zobaczymy w takim razie. Bardzo dziękujemy za ten telefon i pozdrawiamy naszą słuchaczkę z ulicy Śniadeckich. 726 114 114, drodzy słuchacze, my czekamy na kolejne wasze telefony. Jeżeli ktoś oczywiście ma jeszcze jakiś dla nas temat, to proszę dzwonić, się nie krępować. Jest godzina 9.28, powolutku zbliżamy się do przerwy reklamowej, więc jeżeli ktoś jeszcze przed reklamą chciałby zgłosić nam jakiś temat, to proszę teraz, szybciutko, a jak po reklamach, no to już po reklamach. Przypomnę też głogowskim seniorom powyżej 65 roku życia, że dziś ostatni dzień zgłoszeń do Korpusu Wsparcia Seniorów. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi nabór na ten właśnie program, tak więc jeśli ktoś jeszcze z was, drodzy głogowianie, tego nie dokonał, to dzisiaj ostatni dzień, bowiem po dzisiejszym terminie, czyli po 14 lipca, złożone wnioski nie będą już rozpatrywane. Tak więc ostatni dzień miejski Korpus Wsparcia Seniorów, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje jeszcze zgłoszenia, tak jak mówię, do dzisiaj. Dzisiaj też więcej o tym będzie mówił w serwisach Radia Elka Zagłębia Miedziowego zastępca prezydenta Głogowa Wojciech Borecki, który powie też o tym, że do starszej części Głogowa trafił kwartalnik DGL News, a teraz mamy telefon. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, dzwonię z Głogowa. Tak. Chciałbym zgłosić skrzyżowanie ulicy Rudnowskiej i Kolejowej. No to już kolejna osoba, która zgłasza. A co, rozumiem, że lustro? Tak, lustro, mimo że w taką pogodę, jaka jest teraz na zewnątrz, w ogóle nie widać aut, które jadą od strony miasta. I to nawet może być przy zachodzie słońca. Też słońce razi prosto na lustro i nie widać. Bo tam lustereczko... Taka, że ludzie, którzy wyjeżdżają z miasta, jadą w kierunku Przedmościa, no wiedzą, że kończy się miasto, no to rozpędzają się, nie zwracają uwagi, że zbliżają się do skrzyżowania, a kierowcy, którzy wjeżdżają do miasta, no to mimo, że jest z górki, to i tak przekraczają tą prędkość i albo jak wjeżdża się z Kolejowej, to albo nie można wjechać na Rudnowską, albo trzeba zawracać i na przejazd i też trzeba trochę odstać. Mhm.
Dobrze, no ja wiem, że tam lustro stoi, bo robiłem zdjęcia swojego czasu tego skrzyżowania. Leszek, pamiętam, pisał coś na ten temat. Tak, musiałbym wrócić do tej informacji. Nie wiem, czy nie był plan zrobienia ronda w ogóle. Dalekosiężne plany tak mówią, tylko to była, musiała być wspólna inwestycja miasta i Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, bo tu krzyżują się droga miejska z wojewódzką, tak więc... Mhm. Ciężki temat. Natomiast co do lustra, co my tu moglibyśmy poprawić? No tam było lusterko. Większe lusterko bym zamontował, to po pierwsze, bo to, które tam jest aktualnie, to takie malutkie jest. Chyba, że już go nie ma, to nasz słuchacz musiałby teraz powiedzieć. Nie, jest lustro, jest małe, okrągłe lustro, ale to nawet nic nie daje. Mimo, że też jest noc, to i tak nie widać, bo zasłania skarpa. Jasne. To tam może wyregulować to lustro jakoś, albo faktycznie jakieś większe wstawić, bo pamiętam, że robiłem zdjęcia, to lustro było, ale jakieś takie niewielkie i jakoś tak bardzo mocno przybliżało, nie wiedzieć czemu. Dobrze, mamy ten temat zanotowany, będziemy raz jeszcze apelować, tam przypominać się, może się uda z tym lustrem coś zrobić, żeby było troszkę większe. Dziękujemy bardzo za to zgłoszenie, pozdrawiamy naszego słuchacza. No i teraz zrobimy krótką przerwę reklamową. A zaraz po niej wracamy do Was z drugą częścią dzisiejszego tematu dla reportera. No to wracamy z dzisiejszym tematem dla reportera, z drugą jego częścią. 726 114 114, dzwonicie pod ten numer telefonu do nas, drodzy słuchacze, informujecie nas o tym, co tam jeszcze ciekawego zaobserwowaliście, a może coś się Was jeszcze, tak nie wiem, zastanawia. To proszę dzwonić, się nie krępować, 726 114 114. Albo też i kwiaty i motyle. O właśnie, no kwiaty i motyle, no przecież jeszcze kwiaty i motyle można wysłać. Wczoraj tak dość dużo tych kwiatów i motyli było, a dzisiaj się uspokoiliście, jeśli chodzi o kwiaty i motyle. No ale coś czuję, że w przyszłym tygodniu to już będzie ich zdecydowanie więcej, bo może jakieś sprawy zostaną już rozwiązane do tego czasu. No aktualnie czekamy na Wasze telefony i wykorzystuję czas, kiedy nie ma nikogo, no to zapraszam na popołudniowe rozmowy, między innymi rozmowa Kasi Prała-Tidzik z Dorotą Motyczyńską, polkowiczanką, połową duetu fortepianowego Bajon Duo. Będziemy zapraszać na koncert charytatywny na cztery ręce, o tym też przeczytacie na miedziowe.pl oraz na kolejną rozmowę z Piotrem Gajkiem z Centrum Kultury MOK w Głogowie, który zaprosi na koncert z cyklu Fontanny Klasyki. Tak, a my będziemy zapraszać też między innymi w najbliższych dniach w naszych serwisach Radia Elka Zagłębia Miedziowego do tego, aby zgłosić się do piątego krosu Baby Jagi, bowiem zapisy już ruszyły i szczegóły właśnie na stronie crossbabyjagi.pl. Tam w zakładce rejestracja możecie zgłosić swój udział do biegu na 4 bądź 8 kilometrów, a teraz mamy telefonik. Dzień dobry, witamy. Halo. Tak, słuchamy. Dzień dobry, chciałem wysłać kwiaty i motyle mojej żonie Ewie. Ale takich rzeczy nie robimy. A za co żonie Ewie? Co zrobiła dla miasta? Albo dla regionu? Proszę opowiadać. A dla miasta co zrobiła? Trzeba dla powiedzieć? No wie pan, no w temacie dla reportera zgłaszane są problemy, a jak są te problemy już rozwiązane, no to wtedy kwiaty i motyle się wysyła. No tak ogólnie to pozdrowień nie robimy. A to dziękuję bardzo. Ale to proszę. Dziękujemy ślicznie, do usłyszenia. Tu ktoś nie zrozumiał chyba zasady, no ale to przypominamy, że drodzy słuchacze, zgłaszacie najpierw tematy, problemy, a jak już te problemy są załatwione, już rozwiązane są, no to wtedy możecie zadzwonić raz jeszcze i wysyłacie wtedy kwiaty i motyle osobom, które właśnie, albo stowarzyszeniom, tudzież innym instytucjom, które już daną sprawę wykonały i już jest zdecydowanie lepiej w regionie. Także z takimi telefonami, kwiaty i motyle. A pozdrowienia, no to pozdrawiamy swoją drogą. I tak pozdrowił swoją żonę, nie? Nasz słuchacz. No w sumie tak, poszło na antenie. Pozdrawiamy żonę Ewę, naszego słuchacza, który nie przedstawił się z imienia, ale żona już zadowolona. Może to był ten problem. Słuchaj, zrobił się problem na zasadzie nie chcesz mnie pozdrowić. No i proszę. Już pozdrowił, załatwione. 726-114-114. Co jeszcze możemy dla Was zrobić, drodzy słuchacze? Ostatnie 8 minut dzisiejszej audycji. Do Waszej dyspozycji jest linia telefoniczna pod tym właśnie numerem. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś tematy, to dzwoni. A ogólnie rzecz biorąc, to już można sobie naprawdę planować ten weekend, który będzie gorący, będzie bardzo, bardzo gorący. Ja przypominam, że jutro 35 stopni Celsjusza, nawet na mojej prognozie pogody synoptycy zaznaczyli taki
wykrzyknik wręcz czerwony. Więc wcale się nie dziwię, że czerwony. No to będzie, drodzy słuchacze, naprawdę dzień, który trzeba będzie jakoś przetrwać. Choć ja się zastanawiam, jak ty będziesz w tych poniecach biegał tam. No w poniecu nie będzie łatwo. No, w będzie. Tamtym roku było tyle dobrze, że przed biegiem nad trasą i nad regionem przyszła ulewa i te wszystkie piachy ponieckie dosyć mocno ubiło. A jest tych piachów tam trochę? A teraz to coś czuję, że to nie będzie. To będzie nie. Bieg też po lesie trochę? Zdecydowanie tak. A, no to nie, to w lesie to wiesz, zawsze troszkę chłodniej niż jednak na otwartej przestrzeni takiej. Tak, przy czym piachy będą głębokie i tu widzę bardziej... Boczkiem. Po pokrzywach. Tak, po pokrzywach. Po chaszczach. Albo po mchu, także polecamy się też, jeśli ktoś bardzo by chciał. Nie, bo to już nie można się zapisać, nie? Na ten bieg pewnie już. Nie, zapisy były bodajże do 9 lipca. No ale to jak ktoś się zapisał, to jutro powodzenia życzymy, tak jak życzymy powodzenia Leszkowi. Dzięki. Ale się upocisz. Ale się upocisz, chłopie. Ile tam będziesz biegł? Kolacja będzie lepiej smakować. Tak, bo to jest poniecka dycha, tam jest jeden dystans. 10 kilometrów w takim słońcu. A o który bieg? O 14. O 14 mówisz. W najgorszym możliwym momencie. No to brawo. No wtedy jeszcze 33, Laszku. Jak zaczniesz biegać, to 33, jak skończysz 34, a później jak będziesz odpoczywał, będzie już 35, także idealnie. Od 16 do 17, do nawet do 18 synoptycy mówią, że jutro 35, a coś czuję, że będzie więcej. No, myślę, że w słońcu może być faktycznie. No, w słońcu na pewno, bo tutaj mówimy cały czas o temperaturze w cieniu. Pamiętajmy o tym, drodzy słuchacze. To nie jest tak, że jak mówimy 35 maksymalnie, to że... Czyli czapeczka obowiązkowa. Na słoneczku. Nie. Jutro czapeczka, woda. Nie poprzegrzewało dykielków. Niektórzy to parasolki oczywiście też polecamy. Z kurtyn wodnych można przed ratuszem w Głogowie skorzystać. I na bulwarze też jest kurtyna wodna. Albo dobrze mi przypomniałeś temat. Widzisz? Ale wczoraj wkurzona słuchaczka do mnie zadzwoniła. O, co ty gadasz? Tak. Ale to już po audycji było. Tak. Co się stało? Mówi, że czy jest jakaś szansa, żeby wpłynąć na rodziców, no bo na dzieci nie do końca możemy wpłynąć. Jak zwrócimy uwagę, to możemy usłyszeć wiązankę od rodziców. Mm-hmm. Żeby nie wrzucali kogo? Kamieni do fontan, które działają na bulwarze nad Odrzańskim, bo... Gdzie tam wrzucają kamienie? Przy tych dyszach, z których wytryskuje woda, zatykają po prostu kamieniami te dysze i one za chwileczkę się po prostu popsują. To jest świetna zabawa w ogóle. I zamiast korzystać z ochłody w sposób właściwy, czyli no już rozumiem, jak chcą pobiegać, to niech pobiegają. Natomiast niech nie wrzucają tych kamieni do tej fontanny, bo to ani to jest zabawne, ani śmieszne, a poza tym no, doprowadzi do tego, że w końcu te urządzenia się popsują. I wtedy fontanna będzie wyłączona, potem będziecie dzwonić, jak długo jeszcze, jak długo potrwa naprawa, kto za to zapłaci i tak dalej, i tak dalej. Korzystajcie nie tylko z tych ze wszystkich urządzeń, które są dla was przygotowane w regionie w sposób właściwy. Odpowiedzialny, a kamienie niech sobie tam po prostu leżą, bo jest ich inne przeznaczenie, a nie do tego, żeby zatykać otwory dysz przy fontannach. No ja słyszałem, że to jest takie zadanie kamienia, że ma leżeć. Tak. Żeby go nie ruszać po prostu. Po to jest kamień, żeby leżał. Także drodzy słuchacze, kamień nie ruszamy. One mają swoje życie. A już na pewno nie zatykamy otworów przy fontannach. Tak, one też nie lubią być przemieszczane z miejsca na miejsce. One później się nie potrafią odnaleźć. Jak jeszcze są mokre, to już w ogóle. 726, 114, 114. To nie jest miłe topić kamienie. Tak. To one też mają uczucia. Ostatnio widziałem nawet taki filmik. O uczuciach kamienia? Tak, jak kamień został wrzucony do wody. No i cała rodzina kamieni płakała. Ja ostatnio widziałem ciekawą sytuację, ale tu nie odnośnie kamieni, bo 319 jechałem w kierunku Grodźca i dalej Sławy i z naprzeciwka białe auto zatrzymało się, stanęło na awaryjnych, mrygało światłami do aut nadjeżdżających. Okazało się, że kierowca przepuszczał kaczkę i małe kaczątka, które przechodziły z jednej strony ulicy na drugą. Po prostu... I za takie rzeczy kwiaty i motyle. Ci serducho się otworzyło, bo no, piękna sprawa. Cudnie, także pozdrawiamy kierowcę, szacuneczek. Tak. A teraz odbieramy telefon. Halo, dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam pytanie, to może byłoby lepiej na tych fontannach stawić tabliczki, żeby, jeżeli dzieci czytać nie umieją, to może rodzice w końcu zrozumieją, co tam pisze. Mhm. Albo jakiś taki infografikę, że kamienie zostawiamy w spokoju. Nie rzucamy ich do fontanny. No, to byłoby dobre.
No tylko pytanie, czy jest sens wszędzie wstawiać... Dziękujemy oczywiście za ten telefon. Pytanie tylko, czy jest sens wszędzie wstawiać jakieś tabliczki typu zakaz wyprowadzania psów, typu sprzątnij po swoim psie. My to powinniśmy wiedzieć. Tak. Powinniśmy... Po co zanieczyszczać sobie przestrzeń takimi tabliczkami, skoro to powinno być... kulturze osobistej od samego dziecka. No, mnie ale też, no, mnie skoro też... rodzice pozwalają kamienie do fontanny wrzucać, no to później mamy efekty. Tak. Zastanawiamy też, ja wiem, że taki jest wymóg Unii Europejskiej, ale te wszystkie tablice zrealizowano z funduszy i tak dalej, i tak dalej, i kwota i właśnie i tak, i przy drodze, i przy chodniku, i przy jakichś inwestycjach, i wszędzie. I takie później człowiek... Marnowanie pieniędzy w sumie, bo taka tablica pewnie niemało kosztuje, a można by to było gdzie indziej spożytkować. Tak, a najlepsze jest to, jak jedziesz na przykład rowerem, to przeczytasz ty, a jak jedziesz samochodem na przykład, to już raczej za dużo nie przeczytasz, tak jak na przykład ten odcinek drogi do Goli przez las, jak się jedzie. Tam jest też taka tablica, że z funduszy środków jakichś tam unijnych coś tam powstała ta droga. I kto to przeczyta? Tylko rowerzysta albo pieszy? Nie, jeśli w ogóle będzie tym zainteresowany. Tak. No, widzi tylko flagę Polski, Unii, a to z Unii. Jakby nie mogło być tylko właśnie tak. Flaga Polska, Unia, dziękuję, dobranoc. Tak, a już nie mówiąc o tym, że... A szczegóły no, po prostu... Najważniejsze, że jest zrobione i cieszy oko mieszkańców. No, trzeba zaznaczyć, z jakich to pieniędzy jest. No i dobrze, no, na to nie mamy wpływu. Tak sobie troszkę sami ponarzekaliśmy. No ale to mamy też na przykład informacje na przystanku po remontowanym Kazimierza Sprawiedliwego. Pamiętasz? Tak. No to tam na przystanku przy kościele też jest przecież na przystanku wielka tablica, z jakich pieniędzy, ile dofinansowano, z czego i tak dalej, i tak dalej. I tam na przystanku to rozumiem, bo człowiek się nudzi, to sobie poczyta. Albo porysuje, bo niektórzy też rysują markerami i innymi takimi rzeczami. To już naprawdę się nudzą. No, słuchaj, czeka 20 minut na autobus, to co ma zrobić? Dubać w nosie? Niech pogapi się w ten telefon. Przecież 20 minut, jakbym miał czekać na autobus, to bym doszedł na nogach. To prawda. Przecież Głogów nie jest aż tak wielki. Z punktu A do punktu B. Szczególnie, ale młodzieży dzisiaj się za bardzo chodzić nie chce, wiesz? Ale nie, znam tacy, którzy lubią chodzić. No to dobrze, chodziarze. No, chodziarze, tak. Na Roberta Gorzeniowskiego się zaopatrzyli. Pozdrawiamy oczywiście wszystkich chodzących, jeżdżących rowerami, wszystkich marudzących na pogodę i tych, co nie marudzą, bo się podoba, bo jest bardzo ciepło, bo są tacy, co też kochają takie temperatury. My natomiast pozdrawiamy też wszystkich słuchaczy Radia Elka Zagłębia Miedziowego, bo właśnie w tym momencie będziemy kończyć dzisiejszy temat dla reportera. Tak. I za wszystkie telefony oczywiście bardzo dziękujemy. Dobrego, słonecznego weekendu wam życzymy, a temat dla reportera wróci po weekendzie, czyli w poniedziałek o 9.15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.